mniejsze. Nie ma różnicy. Jak to ocenić? Czy to w ogóle możliwe? Jeśli mam wybierać między złem a złem, wolę nie wybierać wcale. Co jest? Zamknij oczy. Brać go! Witam was, moi drodzy, w kolejnym następnym odcinku. Realizujemy plan, który ustalaliśmy ostatnio, wykrzykniki. Przygoda każdej chwili szkoda, majątek rodzinny przed nami. Tutaj mamy jakieś potwory. Zobaczę, co to jest. Będziemy działać. Spróbuję. Aha, czyli mam tam zejść, tak? Ja się zapiszę. Wiecie, jak jest. Piesza się i tak dalej. Dobra, udało się pokonać te tałataństwo. Kurde, nie lubię. Duchów to powiem wam, nie lubię. Straszą mnie. No jak widzicie, nawet za Wiedźminami są listy gończe. Tutaj poszukiwania szkoły niedźwiedzia na razie nie będą realizowane. Znaczy, nie wiem, czy w ogóle będę szukał tych niedźwiedziowych. Może... To wszystko zobaczymy, bo powiem szczerze, nie jestem jakoś bardzo przekonany. No, tam nie wejdę, patrz, bo nie. No dobra, to nie. Ale bardzo się cieszę, że tutaj wszedłem. Dobra, moi drodzy, biorę łódkę, zapisałem się. Lecę na ten skarb. Chociaż wiecie co, ja tam chyba w pław popłynę. Nie będę tam płynął w pław. O, floreny, proszę bardzo, ej. No, fajne rzeczy. Dobra, już powoli zacząłem się przeciążać, więc zrzuciłem nieco balastu. Lecę do łódki. Dziwnie się tutaj zachowuję. Ale dobra. I pędzę tam, gdzie miałem pędzić. Zaraz się widzimy. Dobra, moi drodzy, dopłynąłem. Tutaj oczywiście już mam... Syreny. Odgryzła mi pół łódki, no. Tak, tylko pod wodą mam możliwość. A tam jesteś. Ej, no wycelowałem w nią. Miałem wrażenie. Chyba, że to tak nie funkcjonuje już. A. Teraz ta lata jak wściekła, ale... Spójrzcie. Dziwnie jest z nimi walczyć w ten sposób, wiecie? Ja sobie wyjdę tutaj gdzieś na ten statek, on na razie tu.
Mam nadzieję, że to... Aha, chodź. Słuchajcie, wyjdę tutaj na skały. Bo ja tam jakoś nie mogę z nimi powalczyć w ogóle. Patrz, no ta to jest w ogóle jakaś niezniszczalna. Dobra, nieważne. Bo ja nie wiem, jak ja mam do tego podejść. One są jakieś nie do ruszenia w ogóle. Kompletnie. Dobra, udało się. Dobra, ja sobie to, co mam znaleźć, to sobie szukam. Bo ja mam tutaj do znalezienia coś fajnego i ciekawego, a nie... I co, i tyle? Jest cały ich majątek? Sporo było, oczywiście, ja nie narzekam, ale spodziewałem się jakoś, kurde, nie wiem, czegoś innego. Patrzcie, strzelanie w ogóle w nią niczego nie daje. Ona się chyba zbagowała albo coś w tym stylu. Patrz, no. Czekaj. Może teraz. Jejku. Powiem wam, co ja się tutaj nawalczyłem, żeby w ogóle ja. Yeah. No to jest nie do... Nie wiem dlaczego tak. Ja mam wrażenie, że to nie jest wszystko. Ja sobie tutaj jeszcze popływam, zaraz się widzimy. Dobra, jestem już, moi drodzy, na łódce z powrotem. Liczę po cichu na to. Że szybciutko wrócę tam do tej bazy. Zobaczcie, jak mi obgryzła ta syrena wcześniej łódkę. Dobra, zaparkuję im tą łódkę tutaj mniej więcej, tak myślę, że będzie dobrze i się przeniosę tam, gdzie mieliśmy dotrzeć. Dobra, zbliżamy się, moi drodzy, do tych wykrzykników, o których była mowa. Ja oczywiście sprawdzę, co oni tutaj chcieli, czego oni tutaj ode mnie będą wymagali. Zaraz się widzimy, jak ich tylko znajdę. Dobra, trafiłem, może trochę mieczy sprzedam, powiem wam. U kowala. Teraz się kręci? Co ma się nie kręcić, skoro robię najlepszą broń na wyspach? Spójrz, żelazo wydarte z trzewi góry Artfand, gdzie swoje kopalnie miały olbrzymy. Ogień w mojej kuźni nie zgasł od 6 pokoleń. Przechodzi z ojca na syna. I co dzień obrzasku Hara, moja najmłodsza, przychodzi i wpuszcza krople swojej krwi do wody, w której hartuje ostrza. Okej. ale zapytam go tutaj. Co nowego, Fresdal? Nowego? Nic. To nie kontynent, gdzie co rok to inna moda. Żyjemy dokładnie tak jak nasi ojcowie i dziadowie. Łowimy ryby, polujemy, pływamy na rejsy. I tak będzie aż po Ragnarok. Aha, czyli niewiele się zmienia. Dobra, ja mu tutaj powiem wam tak, powyprzedaję różne rzeczy. Zobaczmy w ogóle, jak on tutaj dysponuje. Muszę się tego pozbyć, bo zobaczcie, zaraz dojdzie znowu do przeciążenia. Sprzedaję jak leci, bo to
O, już nie masz kasy już. Ach, no tak, no. Naprawiłbym, co się da. Zobaczmy, co on tutaj potrafi zrobić w ogóle. Taki nie jesteś taki dobry, jak mówiłeś. Nie wszystko potrafisz. No jednak ten Velen jest najlepszy. Chciałem tylko zobaczyć, co on powie, ale już widzę. Pożegnamy się i lecimy. Bywaj. Szerokiej drogi. Nic mu gwizdnąć nie mogę. W sensie, chyba nie ma zbędnych rzeczy. No to skoro nie ma, tak jak obiecałem, lecimy do wykrzykników. To jest tutaj alejka dalej, jak sobie spojrzałem. Czekaj. O, Wiedźmin. Niech Freja będzie pochwalona. Wiedźminie, pomóż! No i co? Co dalej? Już nic, nieważne. To robota dla Wiedźmina. Jak sobie chcesz. O co chodzi? Potwór na mnie napadł. Na mnie i mojego towarzysza. Dorwiemy go. Tak, ale nie my. Wiedźmin. A po cóż Wiedźmina kłopotać? To pewnie sfora wilków cię napadła. Tylko żeś się przestraszył i ci się przywidziało. Skrzyknę zaraz tutaj kilku dzielnych chłopaków i... Obejdzie się. Wiedźminie, pomożesz? W tobie nadzieja. Ci sfaroe to jednak idioci. Dobra, pogadamy i zapytamy później, w czym rzecz. Może ten myśliwy miał rację. Może to były tylko wilki. Wiem, co widziałem. Poza tym, co on może wiedzieć? Te głupki z Drummond gówno wiedzą o potworach. On akurat miał barwy Ancreid. Pewien jesteś? Najzupełniej. Tam, bez różnicy. Tym też nie ufam. Napadły mnie potwory i potrzebuję Wiedźmina. Nie jakiegoś myśliwego. Jesteś z Faroe? Dość daleko się zapuściłeś. Tak wypadło. Wiozłem do Firesdal skóry na wymianę ze Sforlak. Ze Sforlak? Mówiłeś, że jesteś z Faroe. Sforlak jest na Spikrok. Ano bo widzisz, z Faroe popłynąłem do Sforlak, wymieniłem łupy z kontynentu na skóry i potem przypłynąłem tu. Z Faroe na Spikrok, potem na Art Skellig. Bardzo okrężna trasa. Cóż zrobić? Kupiec jedzie tam, gdzie można zrobić interes, a nie tam, gdzie ma blisko. Bardzo dziwny typ. Nie wiem dlaczego, ale... Nie ufam mu, nie wiem. W ogóle nic się nie klei. Bardzo ciśnie, żeby Wiedźmin koniecznie zrobił to zadanie i... To takie... Dobra, spróbuję jeszcze zobaczyć, w czym rzecz. No dobra, mów, w czym rzecz. Jechałem z druhem tu, do Firesdal. Wóz miałem cały wyładowany skórami. Nagle usłyszeliśmy wrzask. Koń się spłoszył i zaczął wierzgać, a z krzaków wyskoczyły potwory. Mój towarzysz miał pecha. Do niego najpierw doskoczyły. Ja cudem uciekłem. Co to były za potwory? Kuchy, ani chemii. Co? No wiesz, takie z ostrymi szponami i czaszkami zwierząt na głowach. Stadami atakują. Nekery. No tak, nekery. Ze 20 ich było. To jak? Pomożesz? Wybijesz się? Wolę, żeby droga była czysta, jak będę tamtędy jechał następnym razem. Wiecie co? Bardzo ciekawa, dziwna sytuacja. Ja nie wiem w ogóle... Spróbuję jeszcze z nim pogadać o nagrodzie, ale... No nie wiem. Twój transport przepadł. Nie będziesz miał z czego zapłacić. A ja nie pracuję za darmo. Mam trochę oszczędności.
Na pewno się jakoś dogadamy. Ile chcesz? Wywalę mu oczywiście najwyższą stawkę. Zobaczymy, co powie. Uczciwa oferta. To jak będzie? Co? Pomogę ci. Doskonale. Wiedziałem, że jednak co Wiedźmin, to Wiedźmin. A nie do mnie jakiś chłystek z Drudnond. Chyba z Drummond. Powodzenia, Wiedźminie. Bywaj. Chwila. Gdzie cię znajdę? Co? Jak wypełnię zlecenie? Gdzie cię szukać? A, tak. No, tutaj w karczmie nieopodal. Będę czekał. Dobra. Do zobaczenia. Ale to jest za wysokie dla mnie zlecenie na razie. Bardzo, bardzo dziwny typ. Nie, nie mam, ale ty jesteś chyba za mała, co na narzeczoną. Kurde, bardzo dziwny typ. Powiem wam, nie mam pojęcia, jak się nawet do tego odnieść. Nie wiem, co powiedzieć, bo... ja mam go za oszusta, powiem wam wprost. Strasznie boli, jakby mnie co rozrywało od środka. Trzeba do druidów pójść. Już byłam. Powiedzieli, że ich zioła już nic nie wskórają. Że już tylko modlitwa zostaje. Tutaj miał być... Modliłam się, jak Kiare mnie zostawił. Wykrzyknik, ale... Tablicę odkryję. Przepraszam. O, tutaj jest gościu. Witaj znowu. Widzisz? Wcale nie chciałem cię oszukać. Proszę, to twoje pieniądze. Masz szczęście, bo nie jestem znany z wyrozumiałości. Tak czy inaczej, radziłbym ci znaleźć sobie inne zajęcie. Chcę się zaciągnąć. Oddał mi kasę, ty! 200 koron, a przecież pożyczałem mu mniej. No, dobra, no dzięki. Kurde, powiem, nie spodziewałem się. Nie, no miałem cię za oszusta, przepraszam. Mój błąd, źle ciebie oceniłem. Dobra, tutaj już więcej nie możemy nic zrobić. Ryzykować nie chcę. Nie chcę tym, żeby tutaj mnie ganiali ci żołnierze. Mogę co najwyżej do jakiejś chatki. No, tu już chyba byłem, albo byłem podobnej. Nie wiem. A spróbujmy tak, o, jakoś tutaj, jakoś takoś, nie. Patrz, tak nie, tak nie. A po dachach, o, proszę. Okej. Dasz mi podtrzymać miecz? Nie. Widzimy się tam na miejscu. Dobra, moi drodzy, jestem już na miejscu. Oczywiście nie byłbym sobą. No tak, tak, no. Każdy wierzy w to, co lubi, widzę. Ale to, wiecie, oddałem mu to, tę chwałę, więc nie mam pretensji. Cuda z Elikani były czytane najprawdopodobniej na 90%. Procent. Tam jakieś siłowando było. Nie, tutaj zdecydowanie nie, ale będziemy mieli zadanko od niego. Ej, to zaraz chwilę wracam. Dobra, moi drodzy, ja tutaj tylko zahandlowałem z tym handlarzem. No musiałem się, pozbywam się, no akcja pozbywania się rzeczy. Ciągła i nieustanna. Natomiast z tym Jurundem pogadam. Bardzo sympatyczny facet. Tak, Geralt? Pamiętacie taką awanturę, która wynikła w tej karczmie?
No to to jest tak jak gdyby ciąg dalszy tej awantury, nie? Ci dwaj, którzy mnie zaczepili. Co to za jedni? Kory i Kraki. Same z nimi kłopoty. Tak jak z Leifem, ich ojcem. Jakaś ciekawa postać? Zależy. Jeśli interesują cię kłamcy i tchórze, to bardzo. Rzadko wzbudzam aż taką sensację. Chyba nieczęsto macie tu gości z kontynentu. Ano je. Jak już ktoś z Temeri czy Redani odważy się przypłynąć na Skellige, to zawija do Kertrolde. Bo tam port dobry, kupców sporo. Jarl, który patrzy na obcych łaskawszym okiem. No tak, no w sumie to jest racja. Widziałem twoje ogłoszenie. Dość lakoniczne. Możesz rozwinąć? Co to za potwór? Jakiś duch, zdaje się. Albo inna zmora. Straszy na Eldbergu, koło Latarni Morskiej. Zaczęło się niewinnie. Którejś nocy latarnia przestała się palić. A że bez jej światła statki nie mogą bezpiecznie zawinąć do Arinbjorn, to dwóch naszych poszło sprawdzić, co się stało. Niech zgadnę. Nie wrócili. Nie. I o Mikjalu, latarniku, też sług zaginął. Skrzyknąłem więc paru chłopów, popłynęliśmy na ratunek. Ale jak już byliśmy przy wyspie, zawróciłem, bo na brzegu zobaczyłem upiora. Pewnie myślisz, że jestem tchórz, ale czułem, że samym żelazem nic tam nie wskóra. Jedyne, co mogłem zrobić, to zebrać we wsi złota na nagrodę. Jak pomożesz, będzie twoja. Jarund, lubię cię, ale interesy to interesy. Musisz coś dorzucić. Wiecie co? Bardzo w porządku gościu. Jeden z, no, z równiejszych tutaj. Mam taki sentyment do niego za to, jak się w ogóle zachował, jakie ma podejście, że jest człowiekiem. No ale interesy to interesy. Ile? O, Geralt, nawet nasz Jarl by tyle nie wyłożył. No wiem, ja wiem. Ale wiesz co, stary, mega cię lubię, to zejdę ci od razu, patrz. Od razu zejdę ci... No dobra, no zejdę mu, powiem wam, tak tutaj, bo zależy mi na tym, żeby zrobić to zadanie. 7 więcej będziemy z tego mieli. Dobra, niech będzie. Przybijmy targu. Niech będzie, zobaczę, co da się zrobić. Dzięki, Geralt. Równy chłop z ciebie. Nie chciałem też się tak z nim za bardzo jakoś tam szarpać o tę kasę. Kurde, naprawdę, takich równych ludzi to nam naprawdę trzeba, no. Więcej na tej drodze. No cóż, lecimy po tego upiora. To nie jest zwyczajna mgła. No grubo. Okej, okay, ale rozumiem, że to nie jest zwyczajna zjawa. Jej śmierć niczego nie zmienia. No dokładnie, Geralt. Ty masz rację. Idę tutaj. To też nie będzie to. Zapisałem się, powodów mam pierdylion, żeby to robić na bieżąco. Okej, okay, to przelećmy się tutaj. Zobaczmy. Dobra, moi drodzy, jestem przed drzwiami. Hej, jest tam kto? Jak się tu dostałeś? Przypłynąłem, jak to na wyspę. Ty jesteś Mikjal, latarnik? Przysyła mnie Jorun z Arinbjorn. Skąd się tu wzięły te wszystkie upiory? Ostatni raz widziałem coś takiego pod Vergen, jak... Znikąd! Znikąd właśnie! Latarnia nagle zgasła i wiatr nagle ustał. Od tego wszystko się zaczęło. Wróciłem tu po olej. Wychodzę przed dom, patrzę, mgła się unosi. A we mgle sylwetki.
i na mnie idą. Wpadam do środka, zasuwam skobel i słyszę, jakby ktoś szeptał moje imię. Mikjal, Mikjal! Wyglądam upiór, większy niż reszta. I takie zimno od niego biło, że aż szyby zaszły szronem. Okej. Te duchy nie pojawiły się bez powodu. Coś je na tę wyspę zwabiło. Jakieś pomysły? Nie mam pojęcia. Tu przecież nic nie ma. Latarnia, moja chata, a poza tym gołe skały. Nawet utopce wiedzą, że na Eldbergu nie mają czego szukać. Ale coś tu, kurde, kręcisz, chopie. Oj, coś kręcisz. Ten upiór. Powiedz mi o nim coś więcej. On był jakby bardziej rozumny niż reszta. Jakby wiedział. Wszystko wiedział. Niezbyt to wam chyba pomoże, co? Wybaczcie, ale widziałem go tylko raz. Potem gdzieś zniknął. Dziwne to wszystko. Muszę się rozejrzeć. To weźcie klucz do latarni. Jakbyście chcieli i tam rzucić okiem. Albo się przed czym schronić. Dobrze, że nie poszedłem najpierw do tej latarni, bo... tam bym niczego nie wskurał bez tego klucza, coś czuję. No tak myślę, że tak to miało właśnie wyglądać. Fajnie było się tutaj rozejrzeć. To jeżeli jesteście zainteresowani, to lektura jak zawsze bardzo, bardzo namawiam. Bardzo ciekawe wątki poboczne, misje dodatkowe i jakieś tam opowieści. Prawie mu się udało schronić. Prawie. Tam są jakieś potwory i podejrzewam, że... Nachać. Cip. Nachać. O. Kurde, on się dematerializował się normalnie. No, chodź. No chodź. A ty chcesz, żebym ja też zginął, czy jak? O kurde, Enson, ty. Dobra, udało się. Duch został pokonany, kurde. Dobro zwyciężyło. Znaczy, na razie zwycięża, spokojnie. A my lecimy w tamtym kierunku, więc lećmy. Ja myślę, że to nie będzie głupie, jak się podleczę. Myślę, że to nie będzie w ogóle głupie. Kurde. Nie mogłem zadać im... Oni jakby mnie trochę unieruchamiali, wiecie? Nie wiem, czym to jest spowodowane. Ale jakby mnie może... Może mnie oszołamiają? Możliwe. Kurczę, bo powiem, że mega dziwne, że... Nie mogłem się w ogóle ruszyć ani nic, nie? A w sumie on był tak lekko obok, nie? Więc nie wiem, czym to było spowodowane. Ja tutaj sobie zapiszę. Zapisałem, zamedytowałem. 12 w nocy akurat nam się trafiła. No to powiem wam, idealna godzina na to, żeby złapać duszka. Tak jest. Lecimy tutaj. Dzień dobry. Myślałem, że coś mnie przywita, ale... Znaczy przywita w cudzysłowie, nie? W sensie nie liczyłem tutaj na ciasteczka i kawę, tylko... Tak myślałem, że wiecie, coś wyskoczy, jakiś stworek. Jakieś pismo.
proszę. Najciemniej pod latarnią. Dokładnie. Ten gościu mówił, że on nic nie wie, nie ma z tym niczego wspólnego. Czekajcie, ja tam jeszcze zejdę. A nie, ja myślałem, że tutaj jest... Dobra, nieważne. Myślałem, że tutaj coś się świeci na czerwono. Mówię, kurde, część fabuły, ale... Nie. Przepraszam, więc niepotrzebnie tam w ogóle złaziłem. Ten gościu mówił, że nie ma z tym nic wspólnego i tak dalej. On nie wie, o co może chodzić. Tutaj ewidentnie był list do niego. I to wskazywało... Dobra... I to wskazywało, że... On tutaj maczał paluszki. Dobra, troszeczkę się podleczyłem, bo upadek jednak trochę zeżarł. Nie wiem, czego mógłbym... Patrz. Symbole spętania manifestują się jako wyraz skupionej złej woli. A więc klątwa, to ona trzyma tutaj upiory. Pokutnik. Dobrze, że na razie mi się nie objawił. W tej mgle i ciemnościach nie da rady go zabić. Trzeba rozpalić w latarnię. Jeśli to Mikial jest przeklęty, to klątwa wiąże go z tym miejscem. Tylko on może rozpalić ogień, który przełamie zaklęcie. Aha. Czyli teraz lecimy jak gdyby... Ciekawe. No nie mogłem znowu, powiem wam, jak nieruchomy byłem. Bo wyglądałeś trochę jak huchająca staruszka, więc... Dobra. Mamy. Duszka. Zabiliśmy. Nie lubię tych upiorów, powiem wam. Misja... Nie lubię takiej misji. Znaczy nie lubię pod tym kątem, że się boję, nie? Nie to, że tam nie lubię. Tylko... Dobra, pogadajmy z nim. No, dzień dobry. To tylko wy. Coście żeście dowiedzieli? Okazuje się, że wyspę nawiedza pokutnik. To duch, który karze za złe uczynki, za zbrodnie. Takie jak ściąganie statków na skały, żeby je potem obrabować. Nie wykręcaj się. Znalazłem list. I tak co i raz jakiś drakar zatonie. Tak już jest na morzu. A jak się przy wyspie rozbije, to chociaż towar na marne nie pójdzie. Wrócimy do tego później. Najpierw musisz mi pomóc. Ale jak? Wojownik ze mnie żaden. Domyślam się. Ale na tobie i na tym miejscu ciąży klątwa. I tylko ty możesz ją zdjąć. Musisz rozpalić ogień w latarni, bo dopóki wyspę spowieją ciemności, pokutnik jest niepokonany. Jeśli stąd wyjdę, ten upiór mnie zabije. Czuję to. Może sam byś... Będę cię osłaniał. Przestań szukać wymówek, tylko bierz oliwę do lampy i chodź, zanim się rozmyślę. Kombinator. O, patrz, tamto on! Widzę przecież. Nie drzyj się, tylko rozpal w latarni i pamiętaj, jak nawalisz, pokutnik najpierw zabije mnie, a potem ciebie. Pośpiesz się! Nie wiem, jak długo to wytrzymam. Aha. Okej, okay. W ogóle to może zacznijmy od takich rzeczy. O ty, ty rozumiesz? Oh my god. Kurde są.
Nie wiem, czy jest sens, żebym go walił w tym o miejscu. W takim, wiecie, kręgu. Dobra. Nas możemy przejść. Kurde, są. Patrz. Kurczę, czyli... No, dawaj. Nie mogłem go trafić. Nie wiem, czy one się tak właśnie bronią, czy... Udało się. No jest co zbierać, powiem wam. Masakra. Czyli tak, żeby była jasność. Ten latarnik ściągał statki. Udało się? Udało. Ale to wcale nie znaczy, że wyspa jest bezpieczna. Bo jesteś na niej ty, latarnik, który ściąga statki na skałę. No właśnie. To był błąd. Teraz to rozumiem. Klnę się na Freję i wszystkich bogów kontynentu. Już nigdy więcej. Nie, kara musi być. Dopuszczałeś się i zbrodni. Napuszczał, wygaszał latarnię i napuszczał statki na skały. To... Musi stąd odejść, niech wezmą innego kogoś. Tak, nigdy więcej. Bo jak tylko skończymy rozmowę, spakujesz się i wyjedziesz. Na zawsze. Rozumiesz? Kiedy ja... Rozumiem. Mam nadzieję, że to rozumiesz, bo... Powiem ci, tak średnio jestem wyrozumiały w takim momencie. Na jakiekolwiek tłumaczenia, to już bym chyba wyciągnął miecz, bo powiem... No, dopuszczał się, kurde, morderstw i to na jaką, jak wielką skalę, no, narażał innych tylko dla chęci zysku, to jest, no... Nie wiem, ja nie mam pojęcia, czy coś jest gorszego. Ja rozumiem, że dla pieniędzy ludzie robią różne rzeczy, ale... Zabijać i to jeszcze nie swoimi rękoma? To już, powiem ci, straciłeś mocno w moich oczach. Słuchajcie, mam nadzieję, że wyciągniemy fajne wnioski. Nie róbmy w życiu wszystkiego dla pieniędzy, nie warto. Dzięki, że byliście, dzięki, że wspieracie mnie, mój kanał, to co robię. No to do następnego.